W końcu nadszedł długo oczekiwany czas wyjazdu w naszą wielką podróż dookoła Australii. I w dzisiejszym krótkim odcinku opowiemy Wam, jak się do tego przygotowaliśmy, co mamy i jaki jest plan na tą podróż. Zapraszam! W środku nasza piękna limuzyna posiada wspaniałe wyposażenie, drewniana kierownica, drewniana tapicerka, oczywiście symulacja. Co oprócz takich totalnych standardów, to mamy CB radio, które może okazać się bardzo pomocne w awaryjnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że do nich nie dojdzie, ale będzie może fajnie pogadać albo posłuchać, co mówią kierowcy tirów. Co bardzo ważne, kabelek do odsłuchiwania muzyki. Radio w Australii bardzo szybko traci zasięg. Wystarczy wyjechać kilka kilometrów poza miasto i po prostu cisza, szum w eterze. No i jak na wiekowe 21-letnie auto przystało, na liczniku ponad 350 tysięcy kilometrów. Na przodzie potężny bulbar po to, żeby chronić auto oczywiście przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Bardzo przydatny w buszu i w outbacku. Niestety kangury lubią wyskakiwać na drogę, więc bardzo przydatna sprawa. A oprócz tego dodatkowe światła LED-owe, które naprawdę robią robotę w nocy, więc sprawiają, że jest zupełnie jasno przed nami. Bagażnik, jak widzicie, na razie pusty, ale jest tu dodatkowy akumulator zamontowany pod osłoną, żeby tam na kable nic nie spadło, i przetwornica prądu. A oprócz tego wędki w zestawie, może będzie okazja złapać jakąś rybkę na kampingu. Bagażnik już pełny, a w nim lodóweczka, która pozwoli nam przechowywać jedzenie, bardzo fajna sprawa. Pudło z kuchnią, dwa pudła z rzeczami osobistymi, jedno z rzeczami kampingowymi, dwa krzesełka, stoliczek, dodatkowy kanister z benzyną i dodatkowy baniaczek z olejem, ponieważ smok lubi sobie zabrać sporo oleju na każde 100 km, także trzeba mu dolewać od czasu do czasu. Dojdzie tutaj jeszcze na pewno bardzo jedna ważna rzecz, a nawet dwa kanistry z wodą pitną. Trzeba mieć zawsze ze sobą zapas w Australii, tak jak paliwo dla samochodu, tak woda dla nas. Przynajmniej 10-20 litrów planujemy tu jeszcze gdzieś dodać. Jutro będziemy po prostu to kupować, dlatego tego jeszcze tutaj nie widzicie, ale na pewno będzie. I tak mniej więcej jesteśmy zapakowani. Takie rzeczy zabieramy ze sobą, zupełne podstawy. Namiot, jak widzicie, mamy na dachu, dodatkowa izolacja od gruntu, bezpieczeństwo, no i jak widać wygoda rozkładania, bo zajmuje to naprawdę dosłownie kilka minut. W środku jest dość sporo miejsca. Chodźcie, zobaczycie. Można spokojnie sobie siedzieć, wygodnie, wszystko super. No i z tej strony jest drugie wyjście, można wyjść na dach. I mamy skrzynię jako stolik, więc nawet może nam się udają jakieś romantyczne kolacje na dachu pod gwiazdami. Na dachu, poza namiotem oczywiście, mamy skrzynię na różne drobiazgi, w której znajduje się zestaw ratunkowy, gdybyśmy się zakopali, oraz pompka do pompowania, czy kompresor do pompowania kół. Oprócz tego jakieś drobiazgi, narzędzia, piła, dodatkowe materace, sprzęt do snorklingu. I na dachu znajdują się również dwie ważne rzeczy, czyli tak zwane traki, dechy, też ratunkowe, na piach, jakbyśmy się zakopali. To tyle na dachu. I na koniec pakowania coś ekstra dla nas, czyli tak zwany branding. Otrzymaliśmy takie oto wspaniałe logo na maskę, które będziemy mieli teraz przyklejone na magnesie. Pasuje idealnie, wygląda fenomenalnie, także jesteśmy gotowi do wyjazdu.
Plan jest taki, że zaliczymy wszystkie najważniejsze, najpiękniejsze miejsca w Australii. Zrobimy wielkie kółko dookoła Australii. Zaliczymy również centrum, czerwone centrum Australii. I żeby wszystko ładnie przygotować i zaplanować i powiedzieć Wam jak najwięcej ciekawostek i informacji, mamy całą stertę książek, przewodników po Australii. Oprócz tego niezbędny atlas, klasyczny papierowy atlas drogowy poza nawigacjami. Zasięg po prostu może się szybko stracić, więc wolimy być przygotowani na taką ewentualność. Plus jest tu dużo fajnych ciekawostek również i fajnych miejsc zaznaczonych, także na pewno się przyda. Na pewno będzie wspaniale, ciekawie, pięknie i dużo wiedzy na pewno dostaniecie. Postaramy się, żebyście zobaczyli Australię razem z nami. Chcemy pokazać Wam Australię jak najlepiej, tak żebyście zobaczyli ją z jak najlepszej strony i mogli się naprawdę cieszyć razem z nami z tego, co widzicie. Zachęcamy Was do zadawania nam pytań. Zapraszamy, komentujcie, pytajcie w każdym miejscu. W każdym miejscu, na YouTubie pod filmami, na Facebooku i również na Instagramie. I właśnie, a propos innych social media, zapraszamy Was na naszego Facebooka, gdzie będziemy wrzucać raz na jakiś czas, nie za często, jakieś ciekawostki, jakieś... Papugi. Papugi, tak jest. Różne fajne miejsca, fajne zdjęcia. I oczywiście zapraszamy na naszego Instagrama, gdzie tam będą pojawiały się najpiękniejsze, najwspanialsze zdjęcia. Więc zapraszamy Facebook, Instagram. Instagram przede wszystkim. Nie no, przede wszystkim YouTube. Przede wszystkim YouTube. I właśnie, zapraszamy, subskrybujcie, bądźcie z nami, podróżujcie razem z nami. Zapraszamy! Pa!